I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Są to słowa Symeona, którego Ewangelia przedstawia jako zwykłego człowieka. Człowieka prawego i pobożnego, mówi tekst. Ale ze wszystkich ludzi, którzy przebywali tego dnia w świątyni, tylko on widział w Jezusie Zbawiciela. Co widział? Dziecko małe, kruche i zwyczajne dziecko. Ale widział tam zbawienie, ponieważ Duch Święty sprawił, że rozpoznał w tym kruchym niemowlęciu Mesjasza Pańskiego. Biorąc go w objęcia, z wiarą dostrzegł, że w nim Bóg wypełnił swoje obietnice. Zatem on, Symeon, mógł odejść w pokoju, zobaczył łaskę, która jest warta więcej niż życie. Nie oczekiwał niczego innego. Również wy, drodzy bracia, konsekrowani i siostry, jesteście zwyczajnymi kobietami i mężczyznami, którzy widzieli skarb wart więcej niż cała majętność świata. Dla Niego porzuciliście rzeczy cenne, takie jak dobra materialne, jak utworzenie własnej rodziny. Dlaczego to uczyniliście? Ponieważ jesteście zakochani w Jezusie. Widzieliście w Nim wszystko i porwani Jego spojrzeniem pozostawiliście resztę. Życie konsekrowane jest tą wizją, to widzenie tego, co liczy się w życiu, to przyjęcie daru Pana z otwartymi ramionami, jak to uczynił Symeon. Oto, co widzą oczy osób konsekrowanych. Łaska Boża wlana w ich ręce. Osoba konsekrowana to ta, która patrzy na siebie każdego dnia i mówi: wszystko jest darem, wszystko jest łaską. Drodzy bracia i siostry, nie zasłużyliśmy sobie na życie zakonne. Jest to dar miłości, który otrzymaliśmy. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Są to słowa, które powtarzamy każdego wieczora w modlitwie komplety. Nimi kończymy dzień, mówiąc: Panie, moje zbawienie pochodzi od Ciebie. Moje ręce nie są puste, ale pełne Twojej łaski. Punktem wyjścia jest umiejętność dostrzeżenia łaski. Patrząc wstecz, trzeba odczytać na nowo swoją historię i widzieć tam wierny dar Boga. Nie tylko we wspaniałych chwilach życia, ale także w kruchościach, słabościach, niedoli. Kusiciel, diabeł, kładzie nacisk właśnie na nasze nędze, na nasze puste ręce. Przez wiele lat nie poprawiłeś się, nie osiągnąłeś tego, co mogłeś. Nie pozwolili Ci dokonać tego, do czego miałeś talent. Nie zawsze byłeś wierny. Nie jesteś zdolny, jesteś ułomny. Tak on mówi. Tak przedstawia historię naszego życia w tych słowach. Widzimy, że jest to częściowo prawda i podążamy za myślami, uczuciami, które nas dezorientują. I grozi nam utrata kompasu, którym jest bezinteresowność Boga, utrata kierunku. Dlatego Bóg nas zawsze miłuje i daje się nam nawet w naszych biedach. Bóg nam daje tyle rzeczy każdego dnia, nawet tego, co więcej niż potrzebujemy, daje nam wszystko, nic nam nie brakuje. I Bóg mówi: daj mi Twoje grzechy, daj mi Twoją biedę, ja ją zabiorę. Bóg nas zawsze miłuje i daje się nam nawet w naszych biedach. Kiedy wpatrujemy się w Niego, otwieramy się na przebaczenie.
Dziś możemy zadać sobie pytanie, ku komu kieruje spojrzenie? Ku Panu czy też ku sobie? Ten, kto potrafi wiedzieć przede wszystkim łaskę Boga, odkrywa to antidotum na nieufność i spojrzenie światowe. Życiu bowiem zakonnemu zagraża bowiem ta pokusa postrzegania według świata. Jest to spojrzenie, które nie widzi już łaski Boga jako protagonisty życia, ale wyrusza na poszukiwanie jakiejś namiastki, małego sukcesu, pocieszenia uczuciowego, czynienia w końcu tego, co mi się chce. Ale życie konsekrowane, gdy już nie obraca się wokół łaski Bożej, zamyka się na ja. Traci energię, spoczywa na laurach, trwa w jakimś bezruchu. I wiemy, co się dzieje. Domagamy się naszych przestrzeni, naszych praw. Pozwalamy się wciągnąć w plotki złośliwości. Oburzamy się z powodu każdego drobiazgu, który nie gra. I zaczynają się litanie. Litanie narzekań. Lamentujemy wtedy. Ojciec lamentuje, siostra lamentuje, bracia i siostry. Lamentujemy na braci, na siostry, na wspólnotę, na Kościół, na społeczeństwo. Nie widzimy już we wszystkim Pana, ale tylko świat z jego dynamikami, a serce się zamyka. W ten sposób stajemy się rutyniarzami, ludźmi pragmatycznymi, a jednocześnie mamy w sobie smutek i nieufność, przeradzające się w rezygnację. Oto do czego prowadzi spojrzenie światowe. La grande Teresa diceva alle sue suore, guai la suora che ripete mi hanno fatto un'ingiustizia. Święta Teresa mówi, biada, kiedy właśnie nie odpowiadam ze sprawiedliwością na prośbę mojej siostry, zauważam jej. Abyśmy mieli właściwe spojrzenie na życie, prośmy, byśmy jak Symeon potrafili dostrzec łaskę Bożą. Ewangelia trzykrotnie powtarza, że był on w bardzo bliskich relacjach z Duchem Świętym, który spoczywał na nim, natchnął go, poruszył go. Dobrze znał Ducha Świętego poprzez miłość Boga. Życie konsekrowane, jeśli mocno trwa w miłości Pana, widzi piękno. Widzi, że ubóstwo nie jest tytanicznym wysiłkiem, ale wolnością doskonalszą, która daje nam w darze Boga oraz innych ludzi jako prawdziwe bogactwo. Widzi, że czystość nie jest surową bezpłodnością, ale drogą ku miłości bez posiadania. Widzi, że posłuszeństwo nie jest dyscypliną, lecz jest zwycięstwem nad naszą anarchią, zwycięstwem w stylu samego Jezusa. A traslocarsi da loro per vivere in un monastero. Sono rimasti lì in poco tempo, ma non erano felici. Pensavano al posto che avevano lasciato, alla gente di là. Ojciec Święty opowiada historię, że ludzie, którzy przeżyli trzęsienie ziemi na północy, tam Włoch przeżyli i został im tutaj w ruiny w klasztorów, w którym zostały siostry. Był wielki, wielki klasztor, zostało z niego bardzo mało, ale właśnie w tym ubóstwie, w tej biedzie takiej po tym problemie wszyscy czuli się szczęśliwi, bo są razem, bo jakoś dźwigają razem ten trud. I to była ta ważna obecność sióstr tam.
wtedy. Symeon właśnie widzi Jezusa jako małego, pokornego, który przychodzi, aby służyć, a nie aby mu służono, określa sam siebie jako sługa. Mówi istotnie, jako Twój sługa teraz, Panie, odejść, pozwól mi odejść, bo jestem Twoim sługą. Ci, którzy patrzą na Jezusa, uczą się, jak żyć, aby służyć. Popatrzmy, nie czekasz i nie rozpoczną, ale zaczyna szukać bliźniego. Jak Symeon szukał Jezusa w świątyni, gdzie w życiu konsekrowanym znajdują się bliźni. Przede wszystkim we własnych wspólnotach. Trzeba prosić o łaskę, by umieć szukać Jezusa w braciach i siostrach, których otrzymaliśmy. Od tego zaczynamy realizować miłosierdzie. W miejscu, w którym mieszkasz, akceptując braci i siostry z ich ubóstwem, tak jak Symeon przywitał Jezusa, ubogiego, zwyczajnego. Dzisiaj wielu widzi w innych jedynie przeszkody, komplikacje. Potrzebne są spojrzenia, które szukałyby bliźniego, które przybliżałyby tych, którzy są daleko. Zakonnicy, zakonnice, mężczyźni i kobiety żyjący po to, aby naśladować Jezusa, są powołani, by wprowadzić w świat Jego spojrzenie, spojrzenie współczucia. Spojrzenie szukające tych, którzy są daleko, spojrzenie, które nie potępia, ale dodaje otuchy, wyzwala, pociesza. Spojrzenie współczucia. Popatrzmy, kiedy wracamy do fragmentu Ewangelii, w ilu tu fragmentach widzimy Jezusa, który współczuje. Który współczuje osobom, współczuje konkretnym ludziom. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Oczy Symeona ujrzały zbawienie, ponieważ na nie czekały. Były to oczy oczekujące, żywiące nadzieję. Szukały światła i widziały światło narodów. Były to stare oczy, ale płonące nadzieją. Spojrzenie osób konsekrowanych może być jedynie spojrzeniem nadziei. Umieć żywić nadzieję. Rozglądając się wokół, łatwo utracić nadzieję. Rzeczy, które nie działają, spadek powołań, zagraża ponownie pokusa spojrzenia światowego, które niweczy nadzieję. Ale spójrzmy na Ewangelię dzisiaj. Zobaczmy Symeona i Annę. Byli starcami, samotnymi, ale nie utracili nadziei, ponieważ trwali w kontakcie z Panem. Anna nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach, modlitwach, dniem i nocą. Oto tajemnica. Nie rozstawać się z Panem, nie oddalać się od Niego, bo On jest źródłem nadziei. Stajemy się ślepi, jeśli nie patrzymy na Pana każdego dnia, jeśli Go nie adorujemy. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego i prośmy o nowe spojrzenie, które potrafi ujrzeć łaskę, które umie szukać bliźniego, które potrafi żywić nadzieję. Wówczas również nasze oczy ujrzą zbawienie.